Cześć mordki, z tej strony Kalu, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Timim. Moi drodzy, przygody Timiego, odcinek już ponad 20 któryś dokładnie, nie pamiętam, serio, już dużo tych odcinków zrobiliśmy. Witam was serdecznie na Reduxie. Jesteśmy z powrotem na naszych ulubionych shaderach. Pięknie one wyglądają, naprawdę, zobaczcie, no cudowne, po prostu to niebo, te kolory, jest kolorowo, jest kreskówkowo, jest fajnie. Bardzo sprzyjająco, oczywiście dla naszej serii. I pewnie tytuł was zaciekawił, moi drodzy, co to się będzie działo dzisiaj? Przygotowujemy się na randkę, ponieważ Kevin, brat Timiego, ogarnął jakąś fajną dziewczynę i chcą... Kevin oczywiście chce zapoznać Timiego i tą dziewczynę, ale my musimy wyglądać i zachowywać się jak prawdziwi dżentelmeni na tej randce, ponieważ już w kolejnym odcinku będzie randka. A, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ponieważ Timi trochę się wstydzi. Zobaczcie, no biedny się trochę wstydzi, zobaczcie na jego minę, jest zestresowany całą tą sytuacją. I myślę, że 20 tysięcy lajków zmotywuje go do tego, żeby już w niedzielę iść na randkę. Jeśli do niedzieli będzie tyle lajków, to Timi idzie w niedzielę na randkę, moi drodzy. Tak więc o 16 oczywiście. A my tymczasem zajmijmy się tym, co dziś mamy zrobić. Ponieważ mamy dużo do zrobienia, moi drodzy, jest godzina 12:00 bodajże. Tak zacząłem odcinek tutaj. I musimy troszkę popakować, przede wszystkim zadbać o muskulaturę, no jakby inaczej, moi drodzy. Wgrałem sobie modyfikację, która nam to umożliwi. Klikam sobie F9, dokładnie. Wybieram sobie oczywiście sports i tutaj oczywiście musimy zacząć od przede wszystkim podciągania się na niewidzialnej rurce. Zobaczcie, wow, Timi mordo, no nieźle. Oczywiście modyfikacja jest trochę zbugowana, jak zresztą widzicie. Mimo wszystko okej, okay. Dobra, Timi, robisz, stary, teraz zróbmy sobie co? Robimy sobie plery, czy nie wiem, jakieś części ciała poszczególne, tutaj ćwiczymy oczywiście. Śmiesznie to wygląda, dobra, weźmy coś, co będzie bardziej realistyczne. Może nie jogging, a push-upsy, dawaj. Timi, robisz pompki, mój drogi. No i to już wygląda normalnie, dobra, Timi musi trochę poćwiczyć przed tą randką. Ogólnie będziecie zdziwieni. Zobaczycie, jak ta dziewczyna naprawdę fajnie wygląda, poznacie ją. Ja już te modyfikacje mam, już ją testowałem, wszystko działa, tak więc czekajcie tylko do niedzieli i będzie... Będzie się działo, naprawdę, dobra, teraz może brzuszki na szybkości, Timuś. Okej, okay. I ogólnie też powiem, że szykuje się zmiana też w wyglądzie naszego Timiego. Naprawdę, dość gruba. Teraz na uspokojenie trochę jogi, nie zaszkodzi oczywiście. I co robimy za chwilę? Za chwilę musimy ogarnąć naszą motolotnię z... Nie z poprzedniego, ale jeszcze z wcześniejszego odcinka. Dwa odcinki temu bawiliśmy się na motolotni, moi drodzy. Musimy ją skombinować. Musimy skombinować jeszcze skuter wodny i musimy skombinować samochód. Trzy rzeczy, które potrzebne nam są do randki, żeby fajnie to wszystko wyglądało. Czas zaczekać na Kevina. Kevin powinien gdzieś tutaj być. Zobaczcie, święta się skończyły i też chata Timiego wróciła do stanu początkowego. Siema Timi, oczywiście dostał broń od naszego Kevina, który to już jest z nami, moi drodzy. Dawno Kevina nie było w naszej serii, dawno również Jimiego nie było, tak więc no trzeba ich trochę ożywić w kolejnych odcinkach, mam nadzieję, że nam się to uda. Dobra, moi drodzy, w tym momencie udajemy się oczywiście poza miasto najprawdopodobniej. Nie, chociaż poczekajcie, jedźmy najpierw wybrać samochód dla Timiego. Samochód wybieramy tutaj, car dealer tutaj jest i funkcjonuje, tak więc skoczmy się tam na początku. Zobaczcie, Redux naprawdę robi robotę, te shadery są po prostu prześliczne, tylko muszę pamiętać o tym, że niestety samochody się inaczej niszczą i bardzo prosto tutaj o zniszczenie samochodu, bo na Reduxie wszystko jest inne, jest fizyka zupełnie inna, jazdy i model zniszczeń i wszystko, tak więc no trzeba naprawdę uważać. Kilometr do celu, moi drodzy, okej, okay, zbliżamy się już, kilometr minął bardzo szybko, u was na cięciu w sumie, jesteśmy przy oczywiście Premium Deluxe Motorsport. Pytanie, czy mi ten skrypt zadziała, czy będziemy musieli sobie sami wziąć samochód. Chodź Timi mordo, zaraz sprawdzimy to. Mam nadzieję, że jednak zadziała, ponieważ no czasem działa, czasem nie działa. To jest oczywiście nasza magia GTA. Uwaga, no niestety wywaliło GTA. Cudownie. Mordy, nawet nie pytajcie, ile zajęło mi ponowne uruchomienie GTA. Godzinę później się widzimy. U was to tylko cięcie, ale ja po prostu przeżyłem horror. Mimo wszystko działa. Na razie działa, jest wszystko w porządku i patrzcie, już pominąłem ten wadliwy moment, gdzie po prostu kupowaliśmy samochód. Wybrałem takie cabrio, ze względu na to, że patrzcie, jak fajnie Timi do niego wsiada, to jest po prostu mistrzostwo świata. To normalnie zaimponuje dziewczynie, jak chce tak wskoczy do auta. O, zobaczcie, no to jest super sprawa, dobra. I moi drodzy, w tym momencie udajemy się na lotnisko, gdzie
czeka na nas motolotnia, tylko to nie jest to lotnisko, tylko to takie, to na wsi takie, kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, hangarowe, nie wiem, będziemy no jechać za drogą póki co i mam nadzieję, że zaraz go gdzieś znajdziemy. O Boże, jakie to auto jest szybkie. Dobra, tą drogą śmigniemy, o nie. I ogólnie możecie pisać w komentarzach również, słoń tam popierdziela, właśnie, musimy jeszcze zajrzeć do naszego słonia, czy wszystko z nim w porządku, w tej bazie, co go zostawiliśmy w poprzednim odcinku. Piszcie w komentarzach, jak nazywa się, według was, jak możecie spekulować oczywiście, jak może nazywać się przyszła może dziewczyna Timiego albo koleżanka, chociaż na razie idziemy na randkę, to nie jest powiedziane, że po prostu ona się, wiecie, spodoba Timiemu i tak dalej. Bo to nie wiadomo, co to Kevin za dziewczyny załatwił w sumie, chce ich spiknąć fajnie, fajnie z jego strony. Podobno są w takim samym wieku, z tego co mi wiadomo. Szczerze mówiąc nie wiem, ile lat ma Timi, ale po prostu podobno są w podobnym wieku, więc może być ciekawie. Dobra, jesteśmy tutaj, jesteśmy kurde gdzieś w okolicach Sandy Shores. Nie wiem, czy jedziemy dobrze, nie mam pojęcia za bardzo, nie mam orientacji, w którą stronę musimy jechać, żeby zahaczyć o to lotnisko. Czy na mapie tutaj gdzieś go nie ma? To jest to, dobra, tutaj, okej, okay. Czyli musimy całe prawie jezioro Paleto Bay przejechać, 3 km, no ale w taką pogodę to aż się chce jeździć. Boże, jaki ten samochód jest szybki. A, i jeszcze po całym reinstalu GTA moim zapomniałem wgrać licznika, w kolejnym odcinku będzie licznik, już spokojnie. Przed niedzielną randką to trzeba będzie go jeszcze wyklepać, patrzcie co Timmy tutaj z nim zrobił teraz, no tragedia, już. Oj, opona nam poszła, świetnie, świetnie po prostu. Nie ma sensu go dalej tyrać. No, jesteśmy już na miejscu, samochód został. Niestety, ale do niedzieli będzie z nim wszystko w porządku. Dobra, Kevin mordo, mamy naszą motolotnię, która została lekko przemalowana, ponieważ była w poprzednim odcinku biało-czarna, a teraz jest czerwona, mimo wszystko spoko. Dobra, i to jest kurde rzecz, którą na pewno użyjemy na randce niedzielnej, czyli po prostu weźmiemy tą dziewczynę na lot motolotnią, tylko musimy poćwiczyć oczywiście, żeby nie było fejla, żebyśmy nie uderzyli w coś, żebyśmy nie wylądowali w szpitalu, to znaczy te dzieciaki. W ogóle czajcie, Timmy będzie latał motolotnią, jeździł samochodem i jeszcze skuter wodny nam jest potrzebny, tak więc zaraz, co to nie leci? O, leci, dobra. Tak więc zaraz lecimy jeszcze po skuter wodny. Wow, świetnie, naprawdę teraz ta grafika wygląda fenomenalnie, moi drodzy. Dzięki, że tak fajnie wspieracie tą serię i w ogóle, jeśli nie subskrybujesz Mordku kanału, to teraz jest okazja, żeby to zrobić, ponieważ będziesz wiedział szybciej, czy w niedzielę dodam film o 16, czy może o 14, raczej o 16, ale kto wie, może być różnie z tym. Tak więc dobra, przelećmy się i poszukajmy jakichś fajnych miejscówek, gdzie z góry możemy zaobserwować i wziąć na przykład tą dziewczynę też na jakiś spacer czy coś, ponieważ jeszcze mam jedną modyfikację, dzięki której Timmy będzie potrafił... Lol, to nasz cień? Myślałem, że to nasz cień tam taki... A to leci samolot gdzieś wysoko, dobra. No, tak jak mówiłem, Timmy będzie grał na gitarze. To na bank zrobi na niej fenomenalne wrażenie, tak więc, okej, okay. nie, radia nie chcemy. Tak więc, no, na pewno powinno jej się to spodobać. Lol, czemu mi wyskoczyły FPS-y teraz w lewym górnym rogu, widzicie to? 60 FPS-ów. Lekki blurek na shaderkach, no te mokradła całkiem spoko wyglądają, ale z drugiej strony... O, dobra, już wiem, gdzie ją wezmę. Zobaczcie, tu jest winnica w ogóle, o której ja wcześniej totalnie zapomniałem, że tutaj coś takiego jest. To jest naprawdę romantiko, wiecie, jakieś nie, dzieci winka nie piją, ale ogólnie tutaj przejść się można, tak więc całkiem spoko miejscowa, ja bym chciał tu wylądować i sobie ją obczaić tak jeszcze na szybkości. Czy to jest dobry pomysł lądować na takiej skarpie? To jest totalnie beznadziejny pomysł, wow. Ale się udało, bez szwanku, no i pięknie. Wow, Kevin! Kevin uciekł, dobra, ale co się stanie z naszą motolotnią? Ją też trzeba będzie wyklepać? Auć, zatrzymała się. Dobra, załatwi się. Kevin, mordo, co się... Jezu, patrzcie, jak on się... Żyjesz, stary? Boże, co to było? Pytanie, czy on teraz żyje. Halo, halo? Dobra, jest, wszystko z nim w porządku. Jaki wkurzony w ogóle wstał. Nie no, miejscowa naprawdę malownicza i całkiem spoko. I tutaj przetestujemy tę modyfikację, tą, którą wgrałem na właśnie granie na gitarze. W sumie to jest ta sama modyfikacja, którą widzieliście na początku odcinka, gdzie ćwiczyliśmy, po prostu robiliśmy pompki. Spoko tutaj jest, kurde. Dobra, tutaj na spacer się przyjdzie. I tu między tymi krzaczorami, wiecie, można jakiś koncert dać, tylko Timmy oczywiście musi przećwiczyć grę. Play guitar and bongs, czyli na bębnach. No nie, na bębnach to nie jest wcale romantycznie. Klikam sobie jeszcze raz. O! Mamy to. Słyszycie tę muzykę, którą tworzy Timmy teraz? Spodoba się tej lasce. Patrzcie, jak się wczuwa młody. Dobra modyfikacja. Nie, dobrze jest, Timmy, dobrze. Okej, okay, Kevin niewzruszony. Patrzy się. Tak z ciekawości, jakie jeszcze tutaj mamy animacje. Co to jest? To jest dub? Nie, myślałem, że to jest dub, że robi duba. Jeszcze raz. Da. A możemy zrobić też selfie, tak więc całkiem przydatna modyfikacja, powinna nam się przydać. Okej, okay, koniec tych animacji, moi drodzy. Teraz czas skombinować szybko łódkę. Kevin, masz jakiś pomysł?
Kevin jak zwykle niezawodny ma pomysł. Jesteśmy gdzieś przy jakimś spływie. W ogóle tutaj też jestem pierwszy raz w sumie. I tu, o, no i pięknie, stoi sobie łódeczka. Tak jak było wszystko w planach, nawet żółty kolor. Okej, czy on wsiądzie ze mną na tą łódkę? Czy te łódki są dwuosobowe? To jest pytanie za milion dolarów, chyba tak. Mam nadzieję, że tak, okej, on próbuje chyba wsiąść. Aczkolwiek niestety się baguje, jak to w GTA bywa. Jezu, jaka muzyka w ogóle. Dobra, wskoczył do wody, dawaj Kevin, siadaj. Dobra, wsiądzie, spokojnie, czyli dziewczyna też wsiądzie, super. Tak więc, moi drodzy, teraz nie pozostaje nam nic innego. Kurde, chociaż moglibyśmy ten spływ zrobić w sumie na tej randce, taki hardkorowy. Na pewno przypływ adrenalinki by im nie zaszkodził. Tak więc chyba to zrobimy nawet, to jest dobry pomysł. Dobra, przynajmniej będziemy mieli łódkę. Pytanie, jak tu wrócić tą łódką do góry potem. No trzeba będzie jakoś samochodem to wywieźć. Ale patrzcie, naprawdę fajny spływ. Bardzo mi się podoba, dobra, tylko żeby nie zahaczyć o jakiś kamień, ponieważ ta destrukcja teraz na reduksie to jest coś nieprawdopodobnego, tak więc możemy łatwo zniszczyć łódkę, ale fajnie to wygląda, zobaczcie, na takiej randeczce, no kurde, nieźle. I uwaga, jump, tu jakieś większe te jumpy są, dobre, dobre, podoba mi się to. I chyba spłyniemy, tak, dokładnie tak, spłyniemy, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o, no i pięknie, tak też można, okej, spłyniemy tutaj. Czy tu był? Wow, leci Jumbo, zobaczcie, czyli jednak te słonie też żyją tutaj, tak więc spoko. Kolejny, ja pierdzielę, ile tych słoni tutaj jest. Tak więc będziemy mogli dzikie słonie pozwiedzać jeszcze przy okazji. Kurde, to będzie randka stulecia normalnie. Wow, tu już jest brzydka woda, ale chyba wypłyniemy tam na ocean. Na ocean i to by był w sumie dobry pomysł, jakbyśmy wrócili po prostu drogą morską do miasta. Wszystko się kurcze musi udać na tej randce. No zobaczcie, jest taki plan na to wszystko, że w niedzielę będzie naprawdę rozpierdziel. Okej, słoń, właśnie, musimy jeszcze szybko skoczyć do Jumbo. Kevin się kopsnął po samochód, ja mam tutaj zaparkować tą łódką jak najdalej na lądzie, okej. I Kevin po nią przyjedzie, a my udamy się szybciutko zobaczyć, co tam u Jumbo, moi drodzy. Tak więc łódka załatwiona, samochód do wyklepania i motolotnia też musi być w mieście. Wszystko, mam nadzieję, pójdzie gładko. Czy nikt nas nie widział, halo? Chyba nas nikt nie widział, spokojnie możemy wejść do środka w takim razie. Okej, Jumbuś, ciekawe, co tam u Jumbo naszego. Mam nadzieję, że w ogóle ktoś tutaj nie był i go nie zabrał, i go nie ukradł. Super, nie ma Jumbo. Ukradli nam słonia. Jak ktoś w ogóle się tutaj dostał? Chyba, że to sprawka Kevina, chociaż on by coś na pewno dał znać. Nie ma Jumbo. Trzeba będzie znaleźć Jumbo po randce. No cóż, moi drodzy, w każdym razie 20 tysięcy łapy w górę i Timmy odważy się zaprosić dziewczynę na randkę i pójdą razem. Plan, moi drodzy, znacie. Lot motolotnią, jazda samochodem i spływ motorówką. To będzie naprawdę hardkorowa. Ja, i jeszcze gra na gitarze. Tak więc mam nadzieję, że Timmy da radę. Oczywiście możecie pisać w komentarzach propozycje nazwy dla tajemniczej dziewczyny, z którą spotka się Timmy w kolejnym odcinku. A tymczasem żegnam się z wami. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Do zobaczenia w niedzielę, a w międzyczasie będzie jeszcze film z Wiki i film z Astronir. Tak więc będzie co oglądać. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Popatki.